Witam serdecznie. Kilka osób prosiło o coś więcej na temat tych aquarelów Lady Slim. Ja szukałem w necie ogólnie sporo o nich, ale albo nie polecają, albo piszą, że za słabe. Pytanie do jakiego zbiornika, tak? Do LPS-ów i miękkich wystarczy niedużo tych watów jednak. Teraz świecą dwa razy po 32 waty. Tu jest 182 litry. Niebieskie świecą. Belki są szklane. Takie plastikowe, dziwne uchwyty troszkę. Zakończenia gumowe. Ja sobie je podczepiłem na takim profilu do kabli. Tymczasowe rozwiązanie, bo niezbyt ładne. Nie wiem, czy się uda pokazać LEDy. Są niebieskie z taką jakby aktyniką, ale nie ma tego takiego poblasku fioletowego, co jest tutaj akurat fajne, bo w Razorze one świeciły na fioletowo. Razor świecił na fioletowo, sorry. Belki są proste jak budowa cepa, bo to chyba są tylko oporniki i LEDy jakieś. I coś tam, to trzecie, to nie wiem, bo ja tam na elektronice się nie znam. Nie widać. Takie dwie grubsze tranzystorki, czy co to jest. Jedyną wadą to, moim zdaniem, jest to białe, bo ono jest 10 tysięcy kelwinów i trochę jednak dominuje nad tymi dwoma niebieskimi. Jest dość jasno. Pisałem do Aquaela. W Aquaelu mi odpowiedziano, że tych belek się spalić niby nie da. Można zastosować jakieś urządzenie, które obniży napięcie i automatycznie będzie ściemnianie. Widziałem takie ściemniacze jak do gołębników. I je można nawet godzinowo ustawiać. Ja się zastanawiam, czy sobie nie tego białego nie ograniczyć, tak żeby nie było aż takiej mocnej białej penetracji zbiornika. Szkło jest fajnie zrobione, bo lampki wyglądają całkiem spoko, jak za 240 zł za lampkę. To naprawdę jest ok. Włączę białą. Tu niestety będzie już dalej jest spoko. Tylko, że się robi naprawdę biało i trzeba przyzwyczaić oczy do tego. Ja się zastanawiam, czy by tak właśnie nie ograniczyć 30% i wtedy pewnie byłoby super. Ogólnie korale się pompują. Coś na efekt, jeżeli chodzi o świecenie, to nie powiem nic, bo mam je za krótko. Co najwyżej możecie zobaczyć sobie ten efekt wizualny. Jakby się to dało jeszcze podpiąć, tym sterować, to w ogóle za te 700 z hakiem złotych zarąbista lampka. LEDy tu nie są Power LED, tylko chyba SMD. Więc jest o tyle fajnie, że nie ma takiej strasznej penetracji jak w przypadku Power LED. I na niewysokich zbiornikach nie będzie problemu z paleniem korali. Tak mi się przynajmniej wydaje, na chłopski rozum. Jakby jakieś były pytania, to pod postem można pytać, albo na Facebooku. Zastanawiam się właśnie jeszcze takim stelażem i żeby ją podwiesić. Naprawdę fajnie, zgrabnie te beleczki wyglądają. Niebieski świeci świetnie, moim zdaniem naprawdę świetnie.
czystym sumieniu mogę polecić nawet do T5 jako doświetlenie, żeby zrobić ten efekt taki wow. No cóż, jak coś to piszcie. Pozdrawiam.